41 tysięcy mamy na koncie. Jestem obrzydliwie bogaty. Aż się muszę przespać z wrażenia. Nie, no to jest teraz życie. To jest teraz życie. 41 tysięcy. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Pełno już mamy, ty, po raz pierwszy zapełniłem vana do pełna. Hopie, my mamy równowartość 15 tysięcy dolarów na pacę. Gościu, jakby ktoś nas teraz napadł i obrabował, to bym się chyba rozpłakał. Za 15 tysięcy dolarów to w prawdziwym życiu bym sobie życie ułożył. Wreszcie bym miał życie, o, w ten sposób. Nie no, nie oszukujmy się, i tak bym pewnie nakupił sprzętu, nakupił gier i bym siedział przed kompem. Bo lubię, lubię. A co wy byście, widzowie, zrobili, jakbyście mieli 15 tysięcy dolarów? Byście przepili, już ja was znam. Gdzie wy byście nie przepili, jak wy 12 lat macie? Boże. I sprzęt potłuczony i 15 tysięcy w dupę. Pyk. Załadunek. Pyk, 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 pyk. I w ten sposób w inspektorze gadżecie mamy. No i pasuje tutaj, dawaj jeszcze po stówie. Po stóweczce będziemy to sprzedawać, ale tu będzie k***a siano trzepane, nie mogę się doczekać. Nie no, stawiam, że ten sklep to zrobi z 20 tysięcy, nie? Z 20 tysięcy sam zrobi. Jestem o tym przekonany. No. Bez kitu. Mnóstwo towaru i rozsądne ceny. No, biorąc pod uwagę, że nic nie było w poprzedni dzień. Jeszcze teraz na akcji reklamowej, nie? Wjedziemy. Zostało nam jeszcze 5 tysięcy. Mógłbym dokupić towaru do opiekacza cenowego. Tylko ja chcę to zrobić. Czy my nie chcemy opiekacza cenowego po prostu przebranżowić i wszystko w elektrykę iść? Tylko i wyłącznie towar elektryczny? Ja myślę, że to by było już tak najsensowniejsze. Blackjack za 5 tysięcy. Za stówę można tylko grać blackjacka, więc lipa. Ja bym przebranżowił wszystkie sklepy już na elektrykę i zobaczył, czy da się zmidmaksować zarobkowość. Chyba, że to jest tak, że w sumie no to jest zależne od... Pewnie to jest zależne od wielkości sklepu. Że ten największy sklep, z racji, że największy czynsz pobiera, to on największe obroty robi, nie? A taka jama gamera, nawet jak ją na elektronikę przebranżowie, to i tak naprawdę będzie robić, nie wiem, zamiast 2000, 6000 albo coś takiego. O, ale nie no, ale teraz najlepsze jest to, że mamy już sklep ogarnięty, mamy już mniej więcej stok ogarnięty, no jeszcze trochę będzie trzeba takie, no, parę takich tweaków zrobić, właśnie jamę gamera przebranżowić na jakiś sklep elektryczny, opiekacz cenowy też będzie trzeba przebranżowić na sklep elektryczny, jak się wyprzeda tam towar. Czyli no, musiałbym mieć, tak szczerze, no musiałbym mieć 30 tysięcy, nie? 30 tysięcy na koncie, bo to jest 15 tysięcy, 15 tysięcy, żeby tam posadzać towar. Wtedy trzy sklepy elektroniczne funkcjonujące. Zobaczymy, ile będą zarabiać i już wtedy możemy hajsik na dom jakiś, nie? Kozacki. Idziemy do chałupy się zrzymnąć. Jeszcze tam baby obrobimy. Pasuje. Dobrze by było też do supermarketu pojechać, zrobić jakieś takie większe zakupy. Czemu ja tutaj zawsze idę zamiast do windy? Żeby ten umiejętność gotowania sobie podreperować. Może nawet jutro, w sensie jutro w gierce pojadę. Zrobimy takie giga zakupy. Kupimy pełno oliwy z oliwek, ziemniaków i kurczaka i po prostu pizgamy cały czas expa, żeby wbić gotowanie na drugi poziom. Używać pyszny obiadek, pyszne pićku, jeszcze pyszne pićku, toaletka. I spanko. Spać do... Gdzie? Do 15. Co ty, streamerem jesteś, żebyś do 15 spał? Człowieku, o 10. Dawaj tutaj ogarniemy. Ogarniemy społeczny. Dawaj ją na chałupę, pyk. Zmaterializuj się. O, widzieliście? Kurwa, tak się babę przyzywa do mieszkania. Pyk. Siemano. Jade. Nawijaj. Tutaj trochę pogadamy, tutaj coś tam ten, nie? Bla bla bla, ble ble ble, blu ble bla, blu bla bla bla, blu blu bla bla, blu blu blu. Repka wbita u baby, pasuje. No. I nara, zjeżdżaj stąd. Czymy się. Następna. Drzwi otwarte zostawiła, co za babsko. Amara, na chałupę. Szybko, pokaż się. No, dobre, nie? Ja to potrafię. Dobra, tu, tak, tu, ten, tego, tu, ten, pogadane. Wydaje mi się, że jak już się nie zmienia ta dialogowa, to już jest ten. A może tak można klikać? Nawet nie wiem. Wątpię. Musi być jakiś limit. Nie chce mi się wierzyć, że tak sprawni deweloperzy, jak deweloperzy Denizy, nie przewidzieli tego, że ktoś będzie po prostu tak przeklikował w kółko, żeby wbić maksymalną repkę u danej postaci, z którą się chcemy związać, tak? Tylko teraz pytanie tak naprawdę. Jeśli zdążę kupić mieszkanie albo dom, to tylko wtedy zaproponuję
mieszkanie razem. Tylko jak nam się to uda, to pytanie jest, czy Amara, czy Jade? Chyba Amara ładniejsza, co? Amara tam lubi po lasach se pobiegać, coś takiego. Jade ma z nami trochę mniejszą reputację. Jade czasami szklanka jest nie tylko do połowy pusta, ale całkowicie rozbita. A z kolei Amara? Biegacz za dnia, miłośnik nocnej zabawy. Szukam kogoś, dla kogo liczy się tylko meta i afterparty. Nie, no musi być Amara. Amara to lubi ten, dobrze w kociu przyjść, więc... Myślę, że jaki? Pianista? Nie, planista finansowy. To jeszcze przy hajsie na pewno. No, Amara chyba... Chyba trzeba Amarę wybrać. Albo ewentualnie Reggie'ego. Reggie, co tam? Ty! Reggie do nas przyjeżdża! Tu już jesteśmy na tym etapie? O, cześć przystojniaku. Kurwa, Reggie, jakbym cię spotkał w mrocznej uliczce, to oddałbym ci swój telefon komórkowy. Bez kitu. Boże jedyny. Kawał hopa z ciebie. Nie powiem, że nie. Dobra. Normalnie, z Reggie też. Reggie też dołącza do rozstawienia naszych wybranków przyszłych. Chyba, że wszystkich naraz będziemy zapraszać. Ciekawe, czy można wszystkich naraz zaprosić. Normalnie. Trzymaj się, Reggie. Nara. Jaką mam rybkę z Reggie teraz? Zoba! Jak ja z Reggie będę miał zaraz lepszy kontakt niż Jade. Jeszcze trzeba Marka tutaj do tego wszystkiego. Trzeba jeszcze Marka do tego wszystkiego jakoś ten wtroczyć. Lubisz na czos? Dobra, nieważne, nie lubi na czosów. Dobra, Mark to jest taki mol książkowy. Jemu trzeba takie, wiecie, bzdety tam gadać, czy jakąś książkę ostatnio przeczytał, albo inne takie bzdury. I wtedy będzie dobrze. Dobra, 12 godzina, idealna godzina na to, żeby zobaczyć, jak nasze sklepy będą sobie radzić. Mamy wszystkie sklepy odpalone, wszystkie sklepy mają towar. W jednym nawet obniżyłem ceny. A jeszcze przydałoby się, czy ja mam w inspektorze gadżecie? A mam już ustawiony na inteligentny zegarek. Mamy ustawione 110 dolarów, 10% z tego, czyli 11 dolarów, czyli za 99 sprzedajemy. Czyli tylko o dolara niżej niż normalna cena innych produktów. Bardzo dobrze. Bardzo jestem ciekaw, ile inspektor gadżet wykręci teraz dolarów. Muszę to wiedzieć, muszę. Witam. Jakie to są furki? 18,5 tysiąca, taki jakiś kaszalot. To już mamy. Jeepek, o, takim jeepkiem jakbym podjechał, to kurde, wszystkie panienki moje. Toyotka jakaś taka. Giga wielki dostawczak za 61 tysięcy. Nie, o tego dostawczaka dobrze by było kupić, nie? Tutaj średni wybór jest. Jest jeszcze ten drugi taki, ale tam nie pamiętam, czy były dobre fury. Jaka jest najdroższa fura, jaką można kupić w tej grze? Bo to jest pytanie. Ja już tutaj czuję po prostu gruby hajs i już zaczyna mi odbijać od kaski. Jadę tam zobaczyć, jakie są autka. To chyba, jeśli dobrze pamiętam, na wjeździe do miasta w lewo i od razu jest ten salon samochodowy. Tam. Zobacz, Ava A20 za 38 tysięcy. Jaka najdroższa jest? 82 tysiące. S80, no ale ta już taka konkrecik wygląda. Zoma, złotą można. Czarną chyba taką. Gangsterską. Albo złotą. Nie, czerwona, bo szybka. Albo taka czarna właśnie. Albo taki matowy metalik. 82 tysiące. I co? I to jest najdroższe auto w grze? No dupę można obejrzeć. Ile to ma VMAXa? 285 wyciąga. No, taką fureczkę. Pomyślcie się. Na razie plan jest jasny. Przebranżowić dwa sklepy. Wszystko na pełne tłoki odpalić, żeby trzy sklepy generowały jak najwięcej pieniędzy. A właśnie, a propos sklepów. Inspektor Gadżet otworzył się o 13 i na razie 4000 wykręcił. To nie jest jakoś super dużo. Yama Gamera 367 dolarów. 3800 opiekacz synowy. Okej. Dobrze, bardzo dobrze. Co jest w tym Wolcie? A to jest chyba klub nocny, nie? Chyba ta. A w tym klubie nocnym cokolwiek było? Aż zobaczę. Czy w tym klubie nocnym cokolwiek było ciekawego? Ty! Ej! Jak to sold out? Ja mam, teraz jak mam pieniądze, to sold out? Dlaczego nie mogę do V-Bucksesu kupić? Bez sensu. Nie no, teraz kurde, jakżem... Cholera! Dorobił się pieniędzy, to nagle nie chcą mi VIP-a w klubie nocnym sprzedać? Na jakieś prywatne tańce albo co? Bez sensu. Zamknięte drzwi. Wpuszczać mnie na strefę VIP. Szybko! O, witam. Siemano. Cześć dziewczyny, co tam jak tam? Trochę niewyraźny jesteście, ale to chyba dlatego, że sobie drinka walnąłem. Nic i tyle. Out of order. Winda nie działa. Co za speluna? Wychodzę stąd. Do marketu jadę. Musimy wbijać gotowanie. Musimy być wyskillowanym kucharzem, żeby zaimponować naszym potencjalnym partnerom, partnerkom tego typu. A tam co to jest? Ferrucci! Czy to jest odpowiednik? Ten prawdziwy, oryginalny Ferrari? Opening soon! O, jednak nie.
Czekaj, spojrzę na mapę. Sklep, rozrywka, pojazdy. Nie, no jest tylko... A, jeszcze jest Lawson Motors. Ej, do Lawson Motors podjedźmy, zobaczmy jakie furki są. Tak, mamy czas, aż sklepy tam obrobią wszystko. Uuu, opiekacz cenowy, już 7 koła. 11 koła już, a dopiero 16 godzina, do 22 oni są otwarci. Damn, damn. Good money. O, witam, witam. Jakie autka tutaj macie? O kurde, dobra. No, takiego. 32, 43, 40. A, tu są tylko 4 auta. A to jest taki ten, ala pseudo Mustang, nie? Nie, to trochę wsiurski, powiem szczerze. Elon ma Fomaxa, 280. No to tamten jest lepszy, ta Awa taka. O, pseudo Audica. A, myślałem, że większy wybór tutaj jest. O, maszyna tablic rejestracyjnych. Za 100 mogę kupić, ty. Ma na przykład ten, rejestrację jakąś tutaj sobie sprawić. O, klasycznie w takim razie. A, muszę tak, styl, a, styl mogę wybrać. O, czerwoną taką. A mogę tak zrobić na przykład? Czekaj, daj like. Daj lajka pod odcinkiem. Kurde, nie mieści się, daj lik. Daj lik. Daj lik, to jak jakaś bollywoodzka gwiazda brzmi. Dobra, a subuj. Subuj. Towar zakupiony. I co, i teraz na aucie będę to miał po prostu? Czy ja to muszę jakoś zamontować? Gówno. Nie rozumiem. Dobra, kupiłem i po co mi to? A może w ekwipunku mam? A, tablica z napisem subuj. To chyba muszę zastosować na aucie? Jak mi się wydaje. O! Głupie. Cudowne. Nie, no ta gra mnie zaskakuje codziennie. Pasuje robota. No, tak jak pisze. Tak jak pisze, a nawet jest napisane. Trzeba, subuj. Dobra, jedę do tego marketu, bo jaka taka oczojebna jest ta rejestracja. A, kupuję kurde kurczaczka. Kupuję oliwa z oliwek. I kupuję, co tam były? Ziemniory potrzebne chyba, nie? Ile mam tego? A, to się stakuje teraz. O. To się w nieskończoność stakuje? Czyli mogę wszystko tak naprawdę kupić w idiotycznych ilościach? Normalnie, to do lodówki i wszystko będę mógł gotować, nie? A jak to się stakuje, a nie tak po jednym slocie, no to idealnie wręcz. Trochę hajsu tutaj wydam, ale przynajmniej będę mógł się na tym gotowaniu skupić. Małże, wszystko, nie małże. Zakupy. Chłop wchodzi za 1000 dolarów, robi zakupy jedzeniowe. To jest życie. Chociaż w gierce komputerowej mogę sobie pozwolić na coś takiego. Stakować się stakuje. Czyli ostatnia jest pietruszka na tej liście. Tutaj. I będzie trzeba tu dokupić do końca. I później jeszcze te rzeczy dokupić do końca. No, na dwa razy. Będę musiał tylko pamiętać, że pietruszka ostatnia. Dobra, gitara, siema. Posługiwać się. Jechać. Szybko. Jak tam nasze sklepy? Oh man! 23 550. To jest 35 tysięcy w jeden dzień. Boże jedyny, jesteśmy bogaci. O, to dopiero początek przygody. A jak tam z towarem? Ten towar się tam wyprzedał, czy nie za bardzo? Opiekacz, inspektor gadżet. Nie, no wszystko się sprzedało, czyli trzeba w inspektora gadżeta. Trzeba jeszcze więcej towaru tak naprawdę załadować. Jak tam po 50 sztuk każdego towaru tak schodzi jak dzikie, to trzeba tam, co najmniej seta musi być wsadzona, nie? Czyli no 30 tysięcy, no. 30 tysięcy musi być wsadzone. A jak w tym? Jak z opiekaczem cenowym? No opiekacz cenowy jeszcze jeden dzień, podejrzewam, że już tutaj zacznie braknąć towaru i bardzo dobrze, bo będziemy mogli się skupić na przebranżowieniu. Powiem szczerze, że jest grubo. Jest grubo, przebranżowić sklepy. Wszystko w elektronikę władować. Kupić mieszkanie, kupić jakieś autko, zaprosić Reggiego, Amarę, Jade, niech biją się o mnie, bo jestem kimś, mam pieniądze, tak, wreszcie, w gierce, niestety, komputerowej tylko. Tu jeszcze mamy miejsca, bazylia, jakiś kefir, jakieś ogóry, pietruszka, papryka, cebulka, mleko. Dobra, i teraz można się zająć gotowaniem. Jest gotowanko, zaraz drugi poziom jest wbijany. Zrób przepis. Co ja na tym kurczaku, to myślę, że nawet sobie dobiję ze spokojem maksymalny gotowania. Tyle tylko nakupiłem.
A na brak żarcia chyba nie będziemy już narzekać. Nie ma co się oszukiwać. Ciekawe, czy na trzecim też będę tak mógł to dobijać. Jakie receptury to nam się odblokowały? Pączek, miska z ryżem i kurczakiem, zupa pomidorowa. O, zupa pomidorowa, królowa wszystkich zup. Change my mind. No nie no, szczerze. Pomidorowa, grochowa, rosół, żurek też jest kozak. Zupy generalnie są kozak. Ogórkowa, szczawiowa, grzybowa. Wszystkie zupy są do... Jajka sadzone, jajko masło, pasuje. Nie wiem, czy to więcej expa będzie dawać. To tylko 20 głodu daje, bez sensu. A później na trzecim nam się odblokują naleśniki, makaron pomidorowo-bazyliowy, ramen wieprzowy, pudding ryżowy. A na endgame'ie? Creme brulee, małże marinara, rogalik czekoladowy. Koperkowa? Nie, koperkowa to nie. Szczawiowa tak samo, do wyjebania zupy. Nie wiem, tutaj ile na tym kurczaku dam radę. Może czwarty dobiję. Później będzie trzeba jakiś na czwartym poziomie zobaczyć przepis, to on na pewno więcej będzie ekspadawał. Czwarty poziom. Easy. Za piąty jest maksymalny? Chyba piąty jest maksymalny. No to ja to dobijam na samym kurczaku. Chłop gotował 10 tysięcy kurczaków z frytkami i został masterchefem. Można? Można. Żeby to tak w życiu było, nie? Jak to mówią, nie bój się szefa kuchni, który ugotował 1000 potraw. Ale bój się szefa kuchni, który ugotował jedną potrawę 1000-krotnie. Tak, tak. Stare przysłowie kucharskie tak mówi. Wiem, co mówię. Zabrakło mi. Ile mam tych? 31 kurczaków z tym. Pasuje robota. A czekaj, co mi się tutaj... Na czwartym mi się odblokowało... Kurczak masło z ryżem. Ciasto czekoladowe. Belgijskie gofry. Sałatka makaronowa. Boże, ile składników pojeb... Czekaj, coś takiego prostego tu trzeba zrobić. Kurde, nie będę tylu składników szukał. Szanujmy się. Zupa pomidorowa. Oliwa z oliwek, czosnek, bazylia, pomidor. Ile mam oliwy z oliwek? 16. Pomidorów? 6. Pomidorów nie kupiłem, życie. Czosnek? Co tam jeszcze było? Bazylia. Dawaj tą zupę pomidorową, pyszną. Jest! Masterchef, zdobądź maksymalny poziom w gotowaniu. Tak, tak! Powinni w następnym update'cie powinni dodać możliwość robienia drinków, koktajli, bez kitu. To by było najlepsze. Odkładam to. Dobra, żarcie to mam tyle, że mi nie zabraknie. Nie ma co się oszukiwać. Napijmy się jeszcze wody. Dwójeczkę sobie walniemy. Szybki prysznic. 41 tysięcy mamy na koncie. Jestem obrzydliwie bogaty. Aż się muszę przespać z wrażenia. Ale śpi do 7 rano. Rano wstaje, temu Pan Bóg daje. No, nie wiem, bo w sumie moja postać pierwszy raz chyba podczas tej rozgrywki tak rano wstała, a nie poszła spać na przykład o 7. I nie, no to jest teraz życie. To jest teraz życie. 41 tysięcy. Musimy nawieźć maksymalnie dużo towaru do tych sklepów. Musimy upewnić się, że mamy wystarczający zapas po zawiezieniu towaru do tego, bo w sumie właśnie, jak tutaj wygląda? Czekaj. Trzymajmy się planu. Opiekacz cenowy dzisiaj powinien wyprzedać zdecydowaną większość towaru. Yama Gamera też już widzę, że sprzedaje. Gry przygodowe ma na tym, na promocji. No i do inspektora gadżeta musimy nawieźć. Według moich obliczeń powinno nam 10 tysięcy zostać. Bo jeśli zawiozę to... Kurwanie te auto, co ty robisz, psychopato? Tym gównem będziesz jeździć milion razy. Oszalałeś? Nie no, trzeba sprzedać to auto w pizdu, bo tylko stoi i zawadza. 30 tysięcy zainwestuję w ten jeden sklep towaru. Zobaczymy, czy uda nam się tak go zapełnić, żeby... No, żeby coś zostało towaru, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i tutaj piątka, nie? Ta, piątka i później piątkę i po 10 tamtych i będzie. Czyli dwa kursy musimy zrobić. Dwa kursy do miacha musimy zrobić. Zawieść. Zastokować wszystko. Będzie pięknie. A jak się odcinek na YouTubie podobał, to już wam mówiłem, co macie zrobić. Komentarz, hashtag Denizen, łapeczka w górę, 1000 łap musi być wbite, tak o. I może w następnym odcinku będziemy już kupować jakąś nieruchomość i zapraszać wybranków naszego serca. Wszystkich naraz. Bo tak, bo mnie stać na utrzymanie kilku partnerów. Jakieś autko kupimy tego typu? No teraz przy takim, jak my będziemy zarabiać po 30-40 tysięcy na jeden dzień obrotowy. Boże jedyny. To tylko czekać na jakiś update, który pozwoli mi większą ilość pieniędzy naraz przepijać w kasynie. I wracamy wtedy do punktu wyjścia. Normalnie. Dobra, pasuje.
Fajnie by było, żebyśmy zdążyli przed 13, bo o 13 się chyba inspektor Gadget otwiera, żeby tam wszystkie towary były dostępne, nie? Dobra, i teraz elektronika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, zapakowany jestem po sam czub. 30 koła zainwestowane. Jeszcze 12 mamy luzem. Więc to już na pewno idzie do tego pota, czyli no trzeba by, no 30 tysięcy bym musiał mieć luzem, nie? 15 tysięcy na każdy sklep, żeby go przebranżowić, żeby tam chociaż po 50 było. W tej chwili no do tego, do inspektora gadżeta, no to wsadzamy stówę. To wydaje mi się, że starczy na jeden pełny dzień, żeby tam się nie sprzedało i zostało jeszcze trochę towaru. Ale żeby przebranżowić tamte, a już myślę, że no jeden dzień maksymalnie i tam towar się wyprzeda, będzie gitówa. Brakuje tutaj jakiegoś takiego endgame'u. Znaczy wiadomo, że te domy są drogie, nie? Te domy są mega drogie i też samochody. Ale brakuje mi takiego endgame'u pod względem wydawania pieniędzy, żeby właśnie pójść do kasynka i 5 koła sobie postawić, nie? Na rulecie na przykład. Albo, nie wiem, jakieś inwestycje w krypto, albo coś innego takiego, żeby jeszcze się pobawić, nie? To by było spoko. Pam, 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 pom. Dobra, załaduj towar. No idealnie przed otwarciem. Pyk, inspektor gadżet. O, słuchawki tylko 90 i projektor. Jak ja to kupowałem? Nie wiem, ale tak jakoś wyszło. No ale i tak, git majonez. Jest tutaj towaru po sam czub, 12 tysięcy już mamy. Potrzebowałbym drugie tyle tak naprawdę co najmniej, żeby później mieć po 50 w każdym innym. No tutaj Yama Gamera pewnie jeszcze ogarnię temacik. Posprzedadzą sobie się te rzeczy. Tu myślę, że też jeden dzień już też będzie czysto i będzie można to przebranżowić. Jak jedziesz, Matole? Wymuszenie, no, wymusił. Wszyscy widzieliście, wymusił, wymusił. Dokładnie tak. Boże, z drogi, Matoły! Szybki zapis. Zapisywanie gry. Bardzo dobrze. Pięknie. Kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty w Denizen.